Teraz bardziej zmęczony. Mam godzinę ponad 14, już chyba 20, tak? Tak, 25. 25. No schodzić się. 14:25 to będzie ten 15-16. Nie. 15, ten byłby 16. Zakładając, że był na locie, ale był raczej. Mamy tak, jeszcze liczymy na kilka gołębi, które tutaj się rozpierzchły przez jastrzębia, ale one mogą wejść. Ja się zatrzymałem trochę, zobaczyłem, jak ja byłem wystawiony. Nie, no gołąbi są dopiero w połowie. Chodź. Kibice dopisali, ale one się boją. O! Ja będę gdzieś tam Chodź! Trochę się posłyszyło. Może po imieniu go zawołaj. Właśnie. Jak się nazywał? Czy nazywał? O, widzimy, że nim się zdecydował tamten jeden gołąb na wejście, to w międzyczasie doleciały kolejne dwa ptaki. No teraz jakoś go zachęcą. Szansa, że ona wejdzie pierwsza. Ale uda... Kto? Jak? Budowski Stefan i DIK. Skucha Stanisław? To 0344, kolega Stanisław Skucha, Ogrodowski Stefan, no i DIK. DIK. Jest dostępny. O, jest. Jeszcze jeden ptak. Dwa nawet są, o. Raz. Już tam 20 jest chyba, tak? Nie. 20 będzie. O. I czyje? Matera, Jerzy. Metera. I Pasoń, Rafał. I kolega Rafał Pasoń. To drugi gołąb Rafała Pasonia już, nie? Rafała Pasonia z Jędrzejowa, to jest drugi gołąb już w tej 20. Do zobaczenia. I tu patrzymy, w międzyczasie mamy jednego. No, wszystko spoza kierunku, sprzeciwnego wręcz. A to do Maćka, ale jeszcze jest jeden, też do Maćka. No, można powiedzieć, że tradycyjnie, pojedynczo przylatują. I czyj ten gołąb jest? Roślak Janna. Jaki oddział? 0:16. Obroślak. Janina, nie Joanna. Trochę tam się nam zdarza przekręcić nazwisko, ale proszę nam to wybaczyć. Będziemy patrzeć, to... To 21 już chyba, nie? Wszedł nam kolejny, chyba 23 już gołąb. Tak szybko przyleciał i wylądował, że nie wiem, czy go było w ogóle widać na kamerze. Ale tutaj możemy za to odczytać, czyj to jest. Angol. Angielski gołąb junior PF. Nie wiem, kto to jest. Później zobaczymy. Piotr Fil, on chyba też na Mazowszu miał gołębie, z tego co pamiętam. Także tu pierwszy, powiedzmy, zagraniczny gołąb się nam pojawił. No tutaj z bardzo dużej wysokości
nadleciał oczywiście z kierunku miasta. Gołąb też jeden tylko. Tam jeszcze hen daleko w niebie, dwa punkciki małe widzimy, ale to są gołębie, które przylatują tutaj tylko. Natomiast ten jest z tego gołębnika, o tu widzimy. Też widać jest zmęczony. Nakrapiany gołąb. A za chwilę poznamy jego właściciela. Jest jeszcze jeden ptak, też z tamtego samego kierunku. Szpak pierwszy, czy nakrapiany. No, szpak. Ten szpak to czyj, Maciek? O, i widzę, przyleciał trochę później, ale za to wszedł. I dzięki temu zaraz zobaczymy, może tego zachęci. Szpak należy do Mateusza Wałęsy z oddziału 0245. A ten ostatni? A tu jeszcze nie wchodzi. Widzimy, był wcześniej, nie chciał wejść. O, teraz dopiero wszedł. I zobaczymy, czy to był spóźnialski. Tam jako czyta, ja będę patrzył, czy coś nie nadlatuje. Ostatni do kogo należy? Fusowski. Kolega Fusowski. To jest oddział jaki? 0? 64. Tutaj to jest... Nie, 64 to jest ten... Chwaszczyno, czy nie? Nie, 63. Dynia Chwaszczyno, chyba tak się nazywa. O, jeszcze jest jeden. Niebieski. To jakiś młody chyba, nie? Taki późny, co? Czy nie? Książę Marcin. Jaki oddział, ale tam? 0-16. Kolega Książek Marcin, tak? 0,16. 0,16, kolega Książek Marcin. O. Bo teraz nam się troszeczkę większa grupa pojawiła. Na gołębniku mamy 5 ptaków. Jeden siedzi na ziemi nawet. To jest chyba twój, czy nie? Tak zmęczony. Tam dwa weszły. 3 jeszcze siedzą na klapach. 4 na ziemi. My sobie tu popatrzymy. Tutaj oglądaliśmy jeszcze klasyfikację. Jasna. Widzieliśmy, doliczyło prawidłowo. I mamy Szlagowska Ela jako 38, Ceolik, Skucha Stanisław, Kuźniak, 39 gołębi. Noga i Daniel jeszcze widać, że weszły teraz. O, mamy tutaj już 39 gołębi. No i ten jeden, co siedzi na ziemi. A, jeszcze dwa na dachu są. W tym czasie, co my odczytywaliśmy, doleciały kolejne ptaki. O, wszedł, zaraz będziemy patrzeć, czy jest. O. Podleciał, widzimy taki niebieski białolotek, pstry. Dwa ptaki siedzą, patrzymy. A, nogę, to jest ten ostatni, co wszedł. A te dwa jeszcze siedzą tutaj sobie. I te się nie kwapią chwilowo z wejścia. Jako 40 wszedł ten gołąb niebieski białolotek. To jest kolegi Nawrota Tomasza. A tam jeszcze jest jeden gołąb, ale to jest chyba gołąb kolegi Maćka. I on się troszeczkę boi chyba wejść tam. Do tego gołębnika, z którego jest. Czyli tu mamy już 40 gołębi. Ale chyba to jest jednak nie twój. Twój? No, ale już tam czekało, ale się boi tam. Stoją tam rozproszone. Oj, jeszcze doleciał. Jeszcze jeden.
To ty już niedługo będziesz miał komplet u siebie. Z 16 głębi, to już masz? Z 12? Nie, z tym jest chyba 10. 10, bo tam były wcześniej 8, ten 9. Chyba, że coś w międzyczasie doleciało, co nie zauważyliśmy. Ale raczej nie. No, mamy już 50 tutaj gołębi. Teraz siedzi tam 51. Który? Czwarty. A czwarty, bo nie zwróciłem uwagi. No właśnie, bo tam patrzyłem, a tam. Aha, bo tu w międzyczasie przyszły. Tu mamy. O, i mój przyleciał jeden, widzę. 53 gołąb. Tak, widzę. 18,60. Kolejny Krzysztofa Gańskiego. Mariana Wieczorka, gołąb przyleciał też, widzę. Tu nie będzie Mariana, nie? Mariana nie było, niestety. Lot ma może dzisiaj, bo oni tam w Rumi mają lot chyba. O, ten już wszedł. Na razie nie ma. 56, tak? Czy 7? 6. O. Musiałem trochę podostrzyć, bo chwilowo obiektyw nie złapał tak od razu ostrości. O. Wchodzi, oj, 7. Ten wchodzi. Pięczkę, kolega Marian, Mieczysław Pięczkę, tutaj właśnie z oddziału 059, Gdynia Chylonia, Kosakowo tutaj w Mechelinkach mieszka. Przypomnę tylko, kolega Pięczkę to mistrz Polski, chyba i wicemistrz nawet, 2 sezony pod rząd. O. To 56, tak? A tu będzie go, siedzi 57 gołąb. Na razie nie chcę wejść. Te są zmęczone, przylatują tutaj nie z kierunku chyba, nie? Też przyleciał, kurde, z tyłu, wszystko z miasta. Co tam patrzyłeś? Kolega Rafał tutaj, przypomnijmy, kolega Rafał, tutaj mieliśmy taki plakat The Raiger Polska, to są produkty, które tutaj z kolegą Rafałem byliśmy też osobiście u kolegi Rico Weisheita i Silkę, tak? Dobrze mówię? Tak. Reklamować tam spędziliśmy 2 dni, pokazywaliśmy hodowlę kolegi Rika. Rico Weisheit to miał bardzo dobre 2 gołębie. Co ciekawe, jeden z tych gołębi w Mistrzostwie Niemiec, chyba drugi albo trzeci. Pierwszy to był na polskiej obrączce. Mi chodzi na polskiej obrączce, bo tam nie do końca było widać, że to jest PL, ale to był PL 055 tutaj właśnie z tego oddziału, gdzie kolega jest Rafał. Rafał, tutaj The Raiger produkty tutaj są ufundowane jako nagroda dla kogoś? Dla najlepszego lotnika, czyli ten kolega Nowicki Paweł, tak? Tak, tak. Weźmie, tak, i tam widzieliśmy 71,85 końcówka tego gołębia, a oddział 0,296. O, także w pierwszej chwili myśleliśmy, jak nie był jeszcze wzięty wynik pod uwagę właśnie tam do przeliczenia kolegi Nowickiego, że będzie 9. lotnikiem, ale później się okazało, że po zsumowaniu wszystkiego skoczył na pierwsze miejsce. Drugi jest najlepszym asem, jest chyba kolegi Zbyszka Oleksiaka gołąb. No i tam dalej są innych kolegów. Także tutaj mamy już 57, 6, przepraszam, gołębi. Ten jeszcze nie, się nie chce wejść po prostu. O. Te produkty firmy The Raiger Polska, to masz cały czas w sprzedaży u siebie? Tak. Cały czas tam na stronie internetowej theraiger-polska.pl możemy sobie wejść i zobaczyć. O. Jeszcze teraz przyszedł gołąb, widzimy taki czerwony, nakrapiany. Ten, co miał być 57, się tam czai, nie chce wchodzić, a zobaczymy, chyba prawdopodobnie ten wejdzie szybciej, o. No, też się tam czai tak trochę z wejściem. Ten z kierunku przyleciał? Czy tam, czy stamtąd? Zna... Tam w miarę. One w ogóle, no, robią tutaj różne kółka. Tak. No, tu bardzo wysoko widzieliśmy, się zbierały, ale już zobaczmy się niebo pomału, tutaj miejscami przejaśnia. I czyj był ten, Rafał? Ten 57 w końcu, czyli Division 303, angielski gołąb, znaczy z angielską obrączką. Nie wiemy, czy później się zobaczy na listach. A ten dalej siedzi. O. Tu Maćka się zapytamy, ten Division 303 to kto to jest? Co? Division 303. No nie... Angielska. Popatrzmy. No.
No, na razie nie chcę wchodzić. Może się zaraz zdecyduję. Tutaj, no, czekajcie, tutaj pokażmy. Kolega Paweł ma gołębia o numerze PL0296, końcówka 7185, który się okazał tutaj najlepszym asem na tym gołębniku w tej klasyfikacji. I tutaj dostaję od kolegi Rafała, przedstawiciela firmy Dreiger, Polska, kartonik, poczekaj, pokaż co w tym kartonie jest, żeby tam nie było, że tam będzie trociny, nie? Jajka. O, zobaczmy, między innymi zestaw produktów, te produkty jeszcze raz przypomnę. Właśnie tu córka, tak? Pomaga w gołębiach, przy gołębiach? Pomaga, dba. Dobrze. Tutaj Maciek jeszcze wręcza. Teraz tak. Co to jest? To jest lot szósty. Z lotu szóstego, trzeciego. A co tam w środku jest, o tak? Niespodzianka. Aha. Kartofle. Z lotu szóstego trochę kartofli, bo on ma mało. Później tak. Tu się pani garbi, zobaczmy, tak, o. Pierwszy lotnik. Tak. Pierwszy lotnik. To jest ten 7185, klasyfikacja AS. 3,5 tysiąca złotych. Mały finał. Kurde, to było. Wygrał. I dzisiaj 15 gołów. I teraz, którą kopertę córka dostanie? Tą największą. Tą największą. Ale chciałbym wspomnieć, że te gołąbki są wyhodowane w linii. Koledzy zapreferowałem, że to gołębie są na linię Jacka Paśnika z Garwolina. Jemu dziękuję za te gołębie. Proszę. Bardzo fajnie. Rodowody tych gołębi mamy, także kiedy będą wystawione na aukcji, będziemy mogli je zobaczyć dokładnie. Gołębie są szpicowe. Nie zawiodą się na tych gołębiach tak. No widzimy konkursy tego gołębia, który wygrał, został asem, to sami zobaczmy. To były naprawdę gołębie, które zdobywały tak topowe. I tutaj co ciekawe, te gołębie, które mamy, ten 7185, ma tu jeszcze z gniazda 7184 i są chyba jeszcze dwa gołębie, ale nie wiem, czy przyleciał już jakiś następny, nie. Ale zobaczymy. Także i jest i brat i siostra, może będą, także zobaczymy. Czy ewentualnie brat i brat, bo nie wiem jaka płeć jest jeszcze. No także gratulujemy. Czy ktoś jeszcze dostanie nagrodę tutaj? Tak jest, jeszcze jest. A gdzie jest? Krzychu Gański? A tu, a kto teraz jeszcze? Są wpisani za chwilę? Nie, nie ma. To zaraz, moment, no, musimy wpisać. Nika Krzysia. No tutaj ma zostać teraz nagrodę kolega Krzysztof Gański. Kolega Krzysztof Gański będzie otrzymywał nagrodę. Krzychu, za co dostajesz nagrodę, powiedz? Z małego finału, 10 i 12 lotnik. Mhm. I dzisiaj jest lotnik 31. A ogólnie w kwalifikacji 13. I też numer 0296. Tak, z tutaj tego samego działu. Szwagier tego tutaj właśnie. I jeszcze chciałbym powiedzieć, że Andrzeja Kosika. Kosikowski Andrzej ma też tutaj 4 lotnika. Też z oddziału. Tak, i siadła 14. Z tego samego oddziału. Także z oddziału. Czyli bytów. Można powiedzieć, że nie jest taki słaby bytów. No. Tak jak ktoś kiedyś powiedział na filmikach, że bytów to słaby, czyli. No to rocem to gołębie z dobrymi gołębiami z Polski, z zagranicy zdobywają coś, o. Czyli można powiedzieć. I tutaj właśnie widzimy te nagrody, między innymi. Ciężko jest przekazać, ja to rozumiem wszystko, ale... Tu jeszcze z Maćkiem ustaliliśmy, że trzeba będzie chyba rozwinąć troszkę nagrody za lotniki, bo jest na przykład przy dzisiejszej pogodzie, no to ciężko, żeby... No wracają jak wracają, nie? Ale są pokrzywdzone też gołębie, nie? Mamy na tą chwilę 64 sztuki bodajże, tak? 64 są tam? 65 już jest gołębi. Czekamy na kolejne, było 367. I też mogłaby być drużyna, no bo moje są dwa. No a ty pod siebie byś chciał, żeby to zrobili. Spokojnie. Spokojnie, to się wszystko rodzi w przemyśle, po przemyśleniu. Podziękować Maćkowi, ja tu uczestniczę trzeci rok, jestem zadowolony. Gołębie, które daję, przylatują, też na aukcji się ładnie sprzedają, także... I kogo kolejnego będziemy nagradzać, Maćku? Darek Draft, jeszcze będzie. No to musimy poczekać chwilkę. Teraz dostanie nagrodę kto? Kolega? Król, to był trzeci. Pierwszy gołąb z trzeciego lotu. Tutaj jeszcze ja chciałem tylko powiedzieć, że wręczamy nagrodę akurat tym osobom, które są obecne. Tak. Osoby, które są nieobecne, tych nagród dzisiaj nie dostaną. A dzisiaj, później to może jeszcze. Jak nie przyjadą, to wcale nie dostaną. No właśnie. Kolega Maciek jedzie na wczasy zaraz, ja także... Także. Nawet Kasię zabiorę. Słyszymy właśnie. Dobrze, tutaj gratulujemy. Za które to jest... Prawą. Pierwsze miejsce z czwartego lotu. Kto jeszcze? Ten kolega Draft dostanie Darek, tak? Ja też chcę. Kolega... Maciek, teraz dostanie kolega Darek. Ty, poza kamerą to załatwicie, ej! Poza kamerą to załatwicie. Tak jest. Darek,
Się rozprężenie pewne wkradło. Z tego przedostatniego lotu drugą nagrodę w postaci paczki i z małego finału trzeci lot, 1200 zł. Wow. Jeszcze darmowe miejsce na następny finał. Tutaj koledze Darkowi gratulujemy, ale jeszcze tak, Darek, otworzysz ten karton? Zobaczmy, co tu jest, bo... No właśnie. No właśnie, czyli następny nie chce otworzyć. Są preparaty. Firmy jakiej, pokażmy, bo to jest ważne. Jest Prima, jest zielona, Leśna Dolina, jest... Palomy widzę. Tak, jest. Palomy. No mamy tutaj, po prostu są to te produkty, które kolega, firm, które tutaj kolega używał. Dobrze. No to czekamy teraz na kolejne ptaki, bo tutaj przychodzą. Tutaj siada kolejny, a mamy ich już 60. Pardon, przepraszam, 66, to będzie 67. Wszedł już? Jeszcze nie. Sobie będziemy tutaj czekać. Tutaj, jeżeli jesteśmy już przy odbieraniu nagród, to zobaczmy tutaj produkty firmy Leśna Dolina, które tutaj były testowane. My je też mamy na innych wspólnych głębnikach, też ich zapytamy niedługo i innych hodowlach, jak one są z pędów sosny, widzimy. Te produkty są w takim kartoniku przygotowanym dla kolegi, odbiera Krzysztof Gański, ale to jest dla kogo? Andrzeja Koszykowskiego. Za zajęcie? Czwartego lotnika. O. A z dzisiejszego lotu przyleciała 14. No, to tam już to rozliczyły tę nagrodę, żebym nie wysyłał, tak. To zabiera dzisiaj. I przekaże. Kolega, o którym mówimy, jest z tego samego oddziału? Wszyscy, że przekaże. Jest z tego samego oddziału, dzisiaj nawet wkłada mi gołębie na lot, i 6. Rozumiem. My się, Krzychu, jutro spotkamy pewnie w Czersku. W Czersku będzie też lot. My też będziemy pomału kończyć naszą relację. Będziemy tutaj do Maćka dzwonić i patrzeć na internecie, jak te gołębie dochodzą. Wierzymy, że przyjdzie ich jeszcze znaczna ilość. Jest już tak chłodnie, się zaczyna robić, to jest fajnie. Zostaje jeszcze finał. Z tego co dzwonią, no to mówię, pogoda jest masakryczna. Na wysokości Koszalina, Lęborka po prostu są takie mgły, że tam nie było jak przejść, dlatego te gołębie gdzieś to omijały. I przychodziły tutaj u nas, widzieliśmy, z kierunku miasta wręcz. Czyli szły południem gdzieś. Czyli się musiały cofać przez całe miasto. No jak dobrze, to tutaj może jeszcze spotkamy się na WG Miejska Górka, WG Mistrzów. I tam masz też gołębie? Tak.